o wskrzeszeniu zmarłego dziecka. Jednego dnia wyszedł z braćmi pracować na polu, a pewien wieśniak, niosąc w ramionach ciało swego zmarłego syna, z sercem przepełnionym rozpaczą, przybył właśnie do klasztoru i szukał ojca Benedykta. Kiedy powiedziano mu, że jest on w polu razem z braćmi, rzucił zaraz przed bramą klasztoru ciało zmarłego i nieprzytomny z bólu pobiegł jak najszybciej, byleby tylko znaleźć czcigodnego ojca. A tejże godziny mąż Boży wracał już razem z braćmi z pracy na polu. Skoro tylko spostrzegł go nieszczęśliwy wieśniak, zaraz zaczął krzyczeć: oddaj mi mojego syna! Oddaj mi mojego syna! Na to mąż Boży zatrzymał się i zapytał: czy ja ci zabrałem twojego syna? On zaś odrzekł: syn mój umarł, chodzi, przywróć mu życie. Gdy to sługa Boży usłyszał, zatroskał się bardzo: odejdźcie, bracia, odejdźcie. To nie do nas należy, lecz do świętych apostołów. Dlaczego chcecie nałożyć na nasze barki ciężar, którego nie zdołamy unieść? Wieśniak jednak, opanowany nazbyt wielkim bólem, nadal uparcie błagał, zaklinając się, że nie odejdzie, jeśli Benedykt nie wskrzesi mu syna. Aż sługa Boży zapytał wreszcie: gdzie on jest? Oto jego ciało, odparł ojciec, leży przed bramą klasztoru. A gdy mąż Boży przyszedł tam razem z braćmi, ukląkł i pochylił się nad drobnym ciałem dziecka, po czym podnosząc się, wyciągnął dłonie do nieba, mówiąc: Panie, nie patrz na grzechy moje, lecz na wiarę tego człowieka, który prosi o wskrzeszenie syna swego. Ty zabrałeś duszę tego dziecka, spraw więc, żeby powróciła. Zaledwie skończył modlitwę, a dusza wróciła. I dreszcz wstrząsnął drobnym ciałem chłopca. Wszyscy obecni widzieli, jak zadrżało całe, jakby znienacka w cudowny sposób uderzone. Benedykt wziął chłopca za rękę i oddał go ojcu żywego i zdrowego. Jest rzeczą oczywistą, Piotrze, że nie miał on sam mocy dokonania tego cudu, skoro nisko schylony prosił, by mógł go uczynić. Piotr: widać najwyraźniej, że wszystko jest tak, jak mówisz, bo słowa swoje potwierdzasz faktami. Powiedz mi jednak jeszcze, proszę, czy święci mogą wszystko uczynić, co zechcą, i czy wszystko otrzymują, o co proszą?